Księże Wojciechu, Panie Leszku, zapraszam. Wejdziemy w wspomnienia. Zobaczymy jeszcze żyjącą wtedy nasza siostra najmłodsza świętej Gianny żyje jeszcze, ale tu spotkamy się jeszcze z bratem świętej, który już niestety 5 lat temu zmarł. Jeszcze taką jedną małą uwagę. Zrealizowaliśmy w Polsce film pod tytułem Świętych Obcowanie. Film został zrealizowany na kanwie wydarzenia, które było 1 listopada 2011 roku. Samolot lecący z Nowego Jorku do Warszawy nie mógł wylądować. Oczywiście było mówione, że pan Wrona, że to i tak. Oczywiście Bóg się posłużył tym wspaniałym kapitanem. Ale na pokładzie tego samolotu były obecne relikwie świętej Gianny i Jana Pawła II, tych największych obrońców życia. Drodzy Państwo, Lech Polakiewicz, redaktor audycji dla małżonków i rodziców Radia Maryja. Już przygotowujemy się do odlotu z Pyrzowic, wsiadamy do samolotu, już można zapinać pasy. Ja tylko parę słów jeszcze na temat, mówimy o świętej Annie Brecie Molla, czyli o świętości. A co nam do świętości? Otóż na pewno tak, z punktu widzenia perspektywy wieczności, nasze życie, długość naszego życia jest zupełnie do zaniedbania w stosunku do wieczności. W związku z tym, jeżeli chcemy w tej wieczności odnaleźć się w niebie, a tam mają wstęp święci, wyłącznie święci, więc nasz test w jakiś sposób obliguje do tego, by stawać się świętymi. I tutaj małżeństwo Mollów, święta Joanna, daje nam konkretne wskazówki. Parę słów. Wypełnianie woli Bożej. Ona starała się od początku już jako dziewczyna rozeznać wolę Bożą i ją wypełniać. To jest kapitalna wskazówka dla każdej wspólnoty, dla każdego małżeństwa. Gdyż w obecnych czasach stawiamy na indywidualizm. Mój punkt widzenia jest taki, ja mam rację, a punkt drugiego człowieka, żony, jest inny. Wobec tego codziennie jest możliwość awantury, starcia, bo różnimy się i dlaczego ja mam ustąpić? I tutaj jest właśnie wskazówka. Rozeznawajmy wolę Bożą. Szukajmy nie swego, egoistycznie, ale to, z czego będzie Pan Bóg zadowolony, czyli budujmy nasze małżeństwo, naszą rodzinę. Wybieramy dobro wspólne, zgodne z wolą Bożą. Jaka ta wola Boża może być? No chwila, tylko najlepsza dla nas. Bo jeżeli Pan Jezus powołał nas do istnienia z miłości, przygotowując nam niebo, i jeżeli oddał za nas życie, za każdego z nas, z miłości do nas, to czyż On może chcieć nam to życie tutaj na ziemi zmarnować? Nie, to jest absolutnie nie do przyjęcia, takie rozumowanie. Na pewno nas kocha i chce dla nas dobrze. Dlaczego wobec tego nie rozeznajemy tej woli Bożej? No jak to robić? Na pewno nie u wróżki. Tylko właśnie, tak jak święta Joanna, codzienny różaniec, msza święta i właśnie pytanie się Pana Boga, czy jak postąpimy tak czy inaczej, to będzie z tego zadowolony, czy nie? I oni właśnie tak robili. I dlatego ich małżeństwo rozkwitało z dnia na dzień i tak każde małżeństwo może rozkwitać i jedność nasza może się pogłębiać w miarę upływu lat małżeństwa, a nie miłość maleje. Nie maleje. Bóg jest źródłem miłości. Jeżeli codziennie zbliżamy się do tego źródła i czerpiemy z niego, mamy tą w sobie miłość i radość. Właśnie radość. Święta Gianna i modlitwy dotyczące radości cały czas jest radością napełniona. Skąd ona to bierze? Przecież nie z jakichś specyfików. Nie pompuje się tym. Odbiera po prostu to od tego, który nas kocha. Bo Bóg jest źródłem miłości, a nie to, jak się ubierzemy, co zjemy, jak będziemy mieszkać.
I dlatego to jest takie ważne. Jeszcze jest słówko. Rodzina jest sanktuarium miłości. Według świętej Diany Brety Molla. I my, jako małżonkowie, jesteśmy narzędziem opatrzności Bożej, by dziecko zaistniało, by się mogło urodzić, by się mogło rozwijać. Jesteśmy narzędziami opatrzności Bożej. Tak ona to pojmowała i w takiej atmosferze wzrastały dzieci i wzrastali oni jako małżonkowie. No i jeszcze ostatnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I to powinno być jakimś takim wezwaniem dla nas, by tego się trzymać. By tego się trzymać. Nawet jeżeli w tym momencie no, nie jest nam to na rękę, to jednak perspektywa jest ważna. Pan Jezus jest w każdym z tych braci najmniejszych, którzy pojawiają się w naszym domu jako dzieci, jako ci, którzy pukają o pomoc, jako ci, którym możemy służyć w taki czy inny sposób. Pasy zapięte, możemy startować, wystartowaliśmy z Pyrzowic, lecimy do Bergamo. Ojcze, księże Wojciechu. To było, chyba to był Mediolan. Lotnisko Mediolan to lotnisko dla samolotów tanich linii lotniczych, bo żeby tam się dostać, no Ryanairem lecieliśmy. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że dotrwaliście do tego momentu. Wysłuchaliśmy mnóstwo pięknych konferencji, począwszy od pięknej homilii księdza biskupa, te nasze konferencje tutaj w sali. Myślę, że można to nazwać takim pięknym, głębokim dniem skupienia. Te wszystkie przykłady, które tak świetnie tutaj nam pani Krystyna przedstawia, to pozwala nam na nowo odkryć świętą Dżannę. Ja się cieszę, że to tak w naszej parafii, bo po 17 latach myśmy się tak do tej Dżanny przyzwyczaili, że ona jest, ludzie się do niej modlą i tak dalej, a jednak od czasu do czasu trzeba takiego odświeżenia tego wszystkiego, co przeżyliśmy. Kiedy pani Krystyna zaproponowała, abym również wspomniał trochę z panem Lechem to nasze wspólne pielgrzymowanie, to powiem szczerze, też już po tych paru latach te pewne wspomnienia się zacierają, jak to jest zwykle, ale to, co jest ważne, moi drodzy, to wszystko trzeba zapisywać. Wtedy gdzieś zapisałem sobie i przygotowałem pewien artykuł, relację, było to chyba i w niedzieli, również tutaj w naszej gazecie Ślady na Wrzosach. Gdzieś to można jeszcze tam znaleźć w PDF-ie na naszej stronie parafialnej. Zapis niezwykłej podróży, bo to była rzeczywiście podróż niezwykła. To nie była typowa pielgrzymka, gdzie kolejnych sanktuariów mnóstwo się odwiedza. To była pielgrzymka rzeczywiście śladami świętej Dżanny Brety Molli. Pielgrzymować śladami to tak naprawdę inaczej naśladować, czyli starać się zaszczepić coś z tego w naszym życiu. Co ciekawe, teraz dopiero mi się z tego artykułu przypomniało, że to był ten piękny rok, w którym było hasło duszpasterskie „Otoczmy troską życie”, a pielgrzymka od 8 do 10 czerwca. Mieliśmy wtedy właśnie okazję odwiedzić te miejsce, te wszystkie miejsca święte. Na lotnisku w Bergamo przywitała nas siostra Virginia Beretta, którą w naszej parafii gościliśmy w 2005 roku. Też piękne, dawała nam świadectwo. Moi drodzy, i z siostrą Virginią pojechaliśmy na bardzo niezwykły, piękny, urokliwy cmentarz, gdzie spoczywa między innymi ojciec Alberto Beretta. To widoki z tego pięknego cmentarza. Ojciec Alberto Beretta był kapucynem, jednym z braci świętej Dżanny i też był lekarzem. Wstąpił do zakonu kapucynów i poświęcił się misyjnej pracy w Brazylii. Ten wątek, moi drodzy, też był bardzo ważny, bo w pewnym momencie święta jego siostra, czyli Dżanna, też pragnęła do tej Brazylii się udać, też posługiwać tam jako lekarka.
i pracować właśnie tam. Natomiast problemy z nostryfikacją dyplomu lekarskiego w Brazylii osłabiły ten jej zapał. Także było to szczególne miejsce, kiedy mogliśmy właśnie poznać cmentarz i właśnie grób i pokłonić się ojcu Alberto Beretta. Wiem, że to jest również w tej chwili kandydat na ołtarze. Nie wiem, jak daleko jest ten proces. To może pani Krysia nam podpowie. Ojciec Albert był starszym bratem świętej Gianny, który był lekarzem. Oczywiście, gdyby nie został księdzem, prawdopodobnie nie wyjechał do Brazylii, byłby wielkim uczonym z dziedziny medycyny, z okulistyki. Ale pojechał tam. Tam wybudował ze swoim starszym bratem Franciszkiem szpital i przez 33 lata był dyrektorem tego szpitala. Jego proces się zakończył, w tej chwili czekamy na cud. I to jest też ewenement w rodzinie Berettów, że dwoje rodzeństwa lekarzy święci. Więc oczywiście mąż jako jedyny na świecie doczekał beatyfikacji i kanonizacji żony, no i dwoje rodzeństwa lekarzy świętymi. Tutaj widzimy siostrę Virginię, która jeszcze żyje, ma w tym roku skończy 97 lat, też jest lekarzem, która była do końca dni przy łóżku świętej Gianny. I brat, który 5 lat temu zmarł, był z wykształcenia architektem, ale też był kapłanem. To ksiądz Józef. Gianna miała dwóch braci księżmi, dwóch braci i siostrę lekarzami. A więc to była rodzina taka bardzo dobrze wykształcona. Jedna siostra była farmaceutką, a najstarsza siostra Amelia była pianistką. Siostra Virginia wspomina, że w naszym domu często grano Chopina. To jest brat, tutaj jest kapłan, ksiądz Józef. Tak, ten siedzący, tak. Ja jestem powyżej, a ten najwyższy kapłan to jest ksiądz proboszcz Markowski z Nowego Miasta. Moi kochani, no nie może być młody brat świętej Gianny, tylko prawda starszy. Więc automatycznie ksiądz Józef, no to jest właśnie siostra Virginia i ksiądz Józef. Zwróćmy też uwagę na twarz księdza Józefa. Twarz bardzo podobna do świętej Gianny. Powiedział, moi drodzy, między innymi wtedy, bo starałem się notować te jego słowa, że ona właśnie tak jak mówił, to co wiele razy tutaj powtarzaliśmy, jest przykładem dla wszystkich matek. Wspominał, że kiedy Gianna usłyszała werdykt lekarzy, iż można uratować tylko jej życie, ta zaprotestowała i nie zgodziła się. Tak jak to powtarzaliśmy, najważniejsze dla niej było dziecko. Opowiadał także ksiądz Józef, jak ważna w ostatnich dniach życia była dla niej bliskość męża i jego duchowe wsparcie. Kiedy wiedziała, że zbliża się jej koniec, właśnie poprosiła męża, by zabrał ją do domu, bo jak mówiła, chce umrzeć w małżeńskim łożu. W dniu śmierci o świcie, usłyszawszy radosny świergot swoich małych dzieci, nie zdających sobie sprawy z tragizmu sytuacji, powiedziała tylko, chcę, by wypełniła się w moim życiu wola Boża. Siostra Virginia, którą tutaj widzimy na zdjęciu, którą gościliśmy też w naszej parafii, wspomniała, że wiara ich rodziców, którą przekazali dzieciom, była dla Gianny wsparciem. Pomagała jej w podejmowaniu trudnych życiowych decyzji. Rodzice powtarzali dzieciom, że najważniejsza jest wola Boża i pokazali, jak ważne właśnie są, jest ważna jest wola Boża w ich życiu. Rodzice, dlatego dzieci podziwiały zawsze swoich wspaniałych rodziców. Tutaj widzimy już kolejne nasze grono współpielgrzymów
właśnie na spotkaniu z siostrą Virginią i księdzem Józefem, znany nam już. Tak. Ja przepraszam, że przerwę, proszę, ale ksiądz Józef często powtarzał, że, bo on udzielał ślubu Dżanie i Piotrowi. I kiedy miał homilię, powiedział do niej tak, co jest dla potwierdzenia słów tutaj przed chwilą wypowiedzianych przez księdza Wojciecha. Dżana, ja tych proroków, których wyczytaliśmy dzisiaj w czytaniu podczas mszy świętej, nie znałem, ale znałem naszych rodziców. Jeśli będziesz żyła tak, jak żyła nasza mama, to twoja rodzina będzie święta. Kiedy przybyliśmy do Bergamo, zanocowaliśmy w seminarium duchownym. Stare, piękne, seminaryjne budynki wysoko nad zabytkowym Bergamo. W tym seminarium między innymi przygotowywał się do kapłaństwa Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII. I niestety, moi drodzy, to co wtedy nas tam dotknęło, co niestety dzisiaj staje się taką rzeczywistością, to seminarium było bardzo opustoszałe. Tam tylko na jednym piętrze było seminarium duchowne. Kolejne piętro ogromnego budynku zajmował dom pielgrzyma, w którym nocowaliśmy, a jedno piętro było czysto komercyjne, potrzebne po prostu do zbierania kolejnych środków na utrzymanie właśnie tego pięknego budynku. I to było nasze miejsce, punkt wypadowy, te przepiękne widoki Bergamo i okolicy właśnie seminarium duchownego. I moi drodzy, udaliśmy się stamtąd do Messero i tutaj jesteśmy, moi drodzy, już na cmentarzu w Messero, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Molla. Tam obok świętej spoczywa między innymi Mariolina, córka Gianny i Piotra, która zmarła jako dziecko wkrótce po śmierci swojej mamy. I ten grobowiec to jest wnętrze grobowca, gdzie jest również kaplica. Tu mieliśmy szczęście odprawić mszę świętą. Taka jest rama złota po prawej stronie. Za tą ramą złotą jest grób właśnie świętej Gianny Beretty Molla. Proszę? Mariolina, tak, już zaraz pani Krysia nam dopowie. Otóż Mariolina zmarła w wieku 5,5 roku. Miała tylko tyle. Pojechała na wycieczkę szkolną, bo tam dzieci idą wcześniej do szkoły, i wróciła z tej wycieczki, mając temperaturę wysoką. Myśleli wszyscy, że to jest przeziębienie czy grypa, ale de facto do dzisiaj nie wiadomo, z jakiego powodu tak naprawdę Mariolina zmarła. Wprawdzie diagnoza była ostre zapalenie i powikłanie, zapalenie kłębuszków nerkowych i powikłania. Dziecko zmarło w ciągu 3 dni. Pan Piotr Molla wspominał, to było moje najukochańsze dziecko. Także doświadczył wielkiego krzyża, bo jeszcze nie upłynęła ta żałoba, bo rozpacz już zostawił, tak jak wspominałam. I Pan Bóg doświadczył go kolejnym krzyżem. Dziecko, które było zdrowe, umiera mu w ciągu 3 dni. Tutaj właśnie to złoto i tam w tle taka pozłacana ściana, to jest, skąd się to wzięło? Otóż kiedy zmarła Mariolina, najstarszy syn powiedział: tatuś, zbudujmy im złoty domek. I pan Piotr pochwycił to. I brat święty, czy właśnie ksiądz Józef, który był architektem, zaprojektował i pan Piotr wybudował ten grobowiec. Bo jeszcze tutaj dodam taką uwagę, zrobię. Gianna, kiedy zmarła,
No, ponieważ zmarła właściwie nagle, no pan Piotr nie miał grobowca, ale rodzice jego mieli grobowiec, dlatego on należy w Mezero. I tam no, postanowili, że Gianna będzie tam pochowana, ale kiedy ludzie, kiedy ona zmarła, przychodzili i modlili się, klękali przy trumnie, proboszcz z Mezero powiedział, no nie, ona nie może leżeć w zwykłym grobowcu. I odstąpił grobowiec proboszczów i tam Gianna do momentu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego spoczywała. A potem właśnie ta kaplica wybudowana i tutaj została tutaj zostało przeniesione jej ciało. I też zrobię uwagę, nie ma pierwszego stopnia jej relikwii, dlatego że dzieci nie pozwoliły mamy ciąć na kawałki. Tu widzimy zewnętrzny właśnie widok tego grobowca. Tam w środku widzimy ołtarz, tą piękną mozaikę, przy której mieliśmy okazję sprawować najświętszą ofiarę. Tak ten grobowiec prezentuje się na cmentarzu w większej perspektywie. A to, moi drodzy, już Mezero, dom rodzinny Piotra Molli. Tam, moi drodzy, skierowaliśmy również nasze kroki. Tam do dzisiaj mieszka córka Gianna Emanuela, bardzo podobna do swojej świętej mamy. Myślę, że jak ją tutaj zobaczymy, to również to potwierdzimy. Patrząc na ten dom, pierwsze dwa okna, czyli właśnie jedno okno i drzwi po lewej stronie na parterze, to jest miejsce, gdzie święta Gianna miała swoją poradnię, miała swój gabinet lekarski, a dom dzisiaj znajduje się przy placu właśnie Gianny Beretty Molli. Widzimy, jak wtedy, nie myśleliśmy jeszcze, że to będzie taka piękna okazja, okrągła rocznica, kiedy patrzyliśmy na te daty. Tam w gabinecie jest mnóstwo takich pamiątek z dawnych czasów. Zresztą rodzina nigdy nie miała odwagi zlikwidować tego gabinetu zaraz po śmierci Gianny. Wiemy, że kiedy umiera ktoś bliski, bardzo szybko się likwiduje mieszkanie, likwiduje się różne miejsca, pakuje się pamiątki. Oni nie mieli jakby tej odwagi, jakby czuli, że to kiedyś będzie niezwykle potrzebne i dzisiaj jest to rzeczywiście przepiękne muzeum. Tutaj widzimy między innymi legitymację lekarską Gianny Beretty Molli. To są zdjęcia ze ścian właśnie w tym gabinecie. To jest obraz, który wisi dzisiaj nad miejscem, gdzie Gianna przyjmowała swoich pacjentów. To widzimy zdjęcia właśnie z tamtych czasów. Z zewnątrz dom, gabinet, wyposażenie tego gabinetu. I tutaj widzimy jakby w pełnej krasie ten zachowany gabinet. Pewnie dzisiaj tam się niewiele zmieniło po tych latach, kiedy myśmy to miejsce odwiedzili. Życzę wam, bo to jest niesamowite przeżycie, dotykać, to można wszystko tam dotknąć, chodzić dokładnie po niezabudowanych tych podłogach i tak dalej, wręcz dotykać właśnie świętej Gianny Beretty Molli. A więc nawet myślimy o tym, żeby kiedyś taką pielgrzymkę dla chętnych zrobić. A to się już przenieśliśmy na piętro. Nie, to jest parter. Parter? To jest parter. A, na piętro ja się przeniosłem tak. za szybko. Tak. Moi drodzy państwo, Mollowie mieszkali w Pontenuowa, tam gdzie była ta fabryka, pan Piotr Molla miał swoją willę, ale kiedy już przeszedł na emeryturę, wyprowadził się z tego miejsca i to wszystko, co oni używali, wszystko zostało przeniesione właśnie do tego domu rodzinnego,
który miał połówkę zajmowała jego siostra, a tą drugą część on tutaj, to wszystko jest to, co używali razem ze swoją żoną. Nawet jest zmywarka, nawet jest kuchenka w kuchni, wszystko i kredens, stół i tak dalej. Jak się pobierali, to pracownicy fabryki wyposażyli ich kuchnię, w kuchnię, żeby mieli swoją własną kuchnię. To widzimy radosne powitanie przez Giannę Emanuele. Ona jest taka niezwykle żywiołowa, ona się każdym cieszy, każdą osobą, która przychodziła, można powiedzieć, że się interesowała, a kto, skąd. I zobaczmy taki piękny, radosny uśmiech, także bardzo szybko tam się poczuliśmy jak rodzina, zresztą mogliśmy wszędzie zajrzeć do każdego kąta ich mieszkania. To właśnie Gianna Emanuela, a u góry zdjęcie jej mamy. Tutaj kuchnia, o której większość sprzętów pamięta świętą Giannę. Także tutaj zmywarka wygląda na nowszą już chyba. To było dla mnie szczególne doświadczenie. Pan Piotr Molla był już osobą bardzo schorowaną. Był to już starszy pan i dlatego takie cała grupa, gdyby tam weszła nagle do niego, byłoby to jakieś trudne może dla niego i poruszenie, ale dzięki życzliwości Panie Krysi jakoś los padł na mnie, nie na Macieja, i miałem okazję tam się dostać i tak trochę w biegu robiliśmy to zdjęcie. Ono nie jest do końca wyraźne, ale powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny, że mam taką absolutnie wyjątkową pamiątkę właśnie z tej pielgrzymki. Tym bardziej, że zbierane są materiały do beatyfikacji pana Piotra Molla. Ale potem podejrzewam, że te zdjęcia, które zachowały się, jest ich bardzo wiele, to będą służyły właśnie, żeby pokazać ich jako razem, jak będzie się odbywał kult, tak jak rodziców świętej Tereski od Dzieciątka Jezus będzie, to właśnie wspaniałe. Czy to jest zdjęcie z tego stadionu? Tak, to jest właśnie zdjęcie ze stadionu, ponieważ był zaproszony pan Piotr Molla, ale dzieci bardzo się bały, że z Włoch do Brazylii to jest kawał drogi, on może nie wytrzymać. Oczywiście wszyscy byli zaproszeni, ale świadectwo ostatecznie dawała Gianna Emanuela, obok jej starsza siostra Laura. Tak, a to zdjęcie pochodzi z kredensu. Myśmy tak, kto mógł fotografował właśnie w tym domu, obserwował. Chcieliśmy właśnie to, aby pozostało jak najdłużej. Tutaj mamy i literaturę, i tu już po wyjściu z domu kierujemy się w stronę kościoła, poznajemy też miasteczko, w którym mieszkała. A tu jesteśmy już w Magencie. To jest bazylika, przepiękna bazylika. Magenta to rodzinna miejscowość Gianny Beretty Molli. Tam ona się urodziła, tam została ochrzczona. I tu był oczywiście ślub, tam na końcu będzie takie zdjęcie, na którym prezentowane są z kolei ślubne fotografie Gianny. Także to jest niezwykła bazylika, bardzo piękna. To jest sukienka, w której Gianna przyjmowała chrzest święty. Ona jest wyeksponowana w takim obrazie, jako swego rodzaju, oczywiście, że relikwia, ale takich dużych relikwii w jednym miejscu to się nie spotyka. Przeważnie pocina się taką rzecz na drobne, a tutaj cała sukienka w miejscu chrztu jest przechowywana. Poza tym, ponieważ Gianna bardzo lubiła się stroić, mąż tylko kupował, jak wspomina, ciągle coś tam wymyślała, bo ciągle przychodziły nowe żurnale z Paryża,
No i rzeczywiście tych ubrań, butów, wszystkiego jest bardzo dużo, także myślę, że relikwii na lata wystarczy. Tutaj widzimy chrzcielnicę, w której w tle widać właśnie tą sukienkę z chrztu świętego. Ten obraz, który wisi też w tej bazylice, to obraz z beatyfikacji, z kanonizacji świętej Janny. Pamiętamy, że takie obrazy są zawsze odsłaniane na fasadzie bazyliki świętego Piotra, kiedy ktoś jest ogłoszony świętym czy błogosławionym, i ten obraz właśnie był ukazany też dla całego świata. To jest ciocia, z którą spotkaliśmy się w miejscu urodzenia Janny. To jest bratowa świętej Janny. Mąż był ginekologiem, położnikiem. To on, prawda, odkrył tego guza, który się pojawił. Pani Virginia nie tak dawno zmarła. Była w Częstochowie, kiedy były wprowadzone relikwie na Jasną Górę. Ówczesny ojciec Izydor Matuszewski, generał Paulinów, bardzo prosił, żeby relikwie świętej Janny były. I wtedy była córka Laura właśnie ze swoją ciocią. A tutaj jeszcze powiem taką ciekawą rzecz, mianowicie kiedy Janna zmarła, ona urodziła pół roku wcześniej też córeczkę. No i rzeczywiście pan Piotr był bezradny. Dziecko ma tylko tydzień, prawda? I ona zobowiązała się, że weźmie ją, a jeszcze karmiła tą swoją córkę, wie, że ją będzie karmić piersią. Także Janna Emanuela śmieje się, że ma dwie mamy. Jedna mama, która ją urodziła, i druga mama, która ją wykarmiła. I moi drodzy, takim ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy, był dom w Ponte Nuovo, który był mieszkaniem, tak jak słyszeliśmy już od pani Krysi, służbowym pana Piotra jako dyrektora fabryki. Do tego domu wprowadziła się po ślubie Janna. Tam spędzili jako młodzi małżonkowie, można powiedzieć, najpiękniejsze chwile swojego życia, ale tam również dokonał się ten dramat choroby i potem przejścia do wieczności. Dzisiaj dom, tak jak i fabryka, są już nieczynne. Widzimy, że ten dom popada trochę w ruinę. Mówiło się wtedy, kiedy byliśmy, że ma tam powstać Muzeum Świętej Janny, ale do dzisiaj to muzeum tam jeszcze nie powstało, także nie można go zwiedzać. Obok, a czy właściwie bardzo niedaleko, jest niewielki kościółek, w którym Janna, kiedy już wiedziała, jest chora, to jest niedaleko tego domu, ona tam zawierzała wszystkie te trudne chwile Panu Bogu i Matce Najświętszej. I to też nie przypadek, bo tam znajduje się w tym małym kościółku figura Matki Bożej z Lourdes. A ona, jak pamiętamy z jej biografii, właśnie w Lourdes poznała swoje powołanie do małżeństwa. Wcześniej były te wątpliwości, zakonnicą zostać, misjonarką, a tutaj odkryła w Lourdes powołanie do małżeństwa. I można powiedzieć, że zobaczcie, to małżeństwo, ta Matka Boża z Lourdes potem jakoś uświęciła na koniec, że właśnie przed nią ona wylewała swoje serce. To jest właśnie ten niewielki kościółek z zewnątrz, kiedy go zwiedzaliśmy, widzimy, deszcz nam towarzyszył, tak jakby te łzy, które towarzyszą właśnie przejściu. Tam w sposób niezwykły myśleliśmy wtedy o tym, co musiało się dziać w sercu Janny, która mówiła, że nie jest łatwo umierać, kiedy zostawia się małe dzieci. Ona wiedziała, że te dzieci są małe i potrzeba będzie wielkiej opieki nad nimi. Mieliśmy też takie piękne spotkanie z rodziną. To była kolacja. Tu jest właśnie ten najstarszy syn, jak słyszeliśmy, ma już 65 lat, Pier Luigi.
każdy z tych dzieci coś tam nam o swojej świętej matce właśnie mówił. One, właściwie on tylko troszkę tą świętą matkę pamięta jeszcze. No, pozostałe dzieci nie mają takich możliwości. Szybko. Laura. To była, tu jest z kolei Laura, która też nam właśnie opowiadała o świętej matce. Spotkaliśmy się przy kolacji w fajnej takiej małej restauracyjce, w takim wąskim gronie, jak zwykle włoska kolacja z makaronem, z winem, które było. Także bardzo, bardzo przemiłe spotkanie. Co jest ciekawe, jeśli chodzi właśnie o tą rodzinę, oni są niezwykle skromnymi ludźmi. Zauważyliśmy, że wręcz chwilami onieśmielonymi, że ta świętość ich matki, nieraz tak miałem wrażenie, że nawet ich przerasta, że oni są tacy zwyczajni, no, pracują normalnie i tak dalej, a tutaj taka wielka, święta matka, przed którą świat się kłania, przed którą się modli, a oni są tylko właśnie jej skromnymi dziećmi. Także tutaj jeszcze pożegnalne zdjęcia na koniec, piękna pamiątka. Tutaj jeszcze tak Bergamo zwiedzamy, gdzieś zapodziało się to miejsce. Tutaj proszę bardzo, Państwo Polakiewiczowie, przy grobie świętej Janny. A to w Magencie, w Bazylice, chwilę właśnie za ślubin. Na tych zdjęciach widać, że było tam bardzo dużo kwiatów, żywych kwiatów. Nie tak jak nieraz u nas się dekoruje kościół właśnie kwiatami sztucznymi. Moi drodzy, to tyle takich naszych wspomnień. Zdjęć są dziesiątki. Moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze kolejną godzinę, ale pewnie po tym wszystkim jesteśmy troszkę zmęczeni, ale nasyceni. Nie możemy być przesyceni, myślę, że nasyceni takim pięknym, pięknym Bożym darem, jaki nam dzięki właśnie tej rocznicy śmierci Pan Bóg podarował. I się cieszę, że byliście tacy wytrwali, że tyle godzin spędziliście tutaj na wspólnym właśnie budowaniu się, że to takie nasze piękne rekolekcje, taki piękny dzień skupienia. Także ja bardzo wyrażam Wam wdzięczność za obecność. Pani Krysi za to, że była pomysłodawcą, prelegentą. I tak wspólnymi siłami myślę, że udało nam się ten piękny dzień. Ja tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, że syn, bo to taka troszkę pewna anegdotka, ale żeby to też tym tak zakończyć, mianowicie kiedy wprowadzał relikwie do Sejmu, powiedział mi taką rzecz, już to było po śmierci Jana Pawła II, Pan Piotr zawsze powtarzał, że gdyby nie Jan Paweł II, to moja żona ani za 1000 lat by nie była wyniesiona na ołtarze. I oczywiście Pierluigi Mola mówi tak, czy ty wiesz, kto otwierał bramy nieba Janowi Pawłowi II? Ja mówię, oczywiście, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, święty Piotr. Co ty, moja mama się wypchała przed świętego Piotra i to ona mu otwierała bramy nieba. A kto jest zainteresowany, w jaki sposób iść drogą do świętości, naśladując małżonków świętych Joannę i Piotra Molów, zapraszam każdy wtorek 21:30, audycje formacyjne dla małżonków i rodziców. Dziękuję bardzo.